Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Skull and Bones, można powiedzieć taki dzień piracki, aczkolwiek bardzo romantyczny, bo mamy walentynki. No i cóż, no... Tak się zafiksowałem na tę grę, tak mi się dobrze w nią gra, że no, grzechem byłoby nie wykorzystać okazji do tego, żeby po pierwsze pograć, po drugie państwu pokazać, tak, co jak tam sobie radzimy. Zadania. Mamy zaatakować statki harcownicze kompanii patrolujące wody tutaj na południowy wschód od Saint Anne. I mamy zdobyć 3 koła zębate oraz postarać się zdobyć 1 kolumbrynę. Jeżeli mowa o kwestiach związanych z uzbrojeniem, to z 200 kul armatnich zostało nam 118. Więc będziemy musieli sobie jakoś tutaj poradzić z tym. Miałem zostawić co nieco w magazynie, ale doszedłem do wniosku, że jednak może niekoniecznie. Że może jednak niekoniecznie. Tutaj bardzo fajny pakiet remontowy otrzymaliśmy, zwiększa wartość... wytrzymałość kadłuba o 18 tysięcy punktów. Całkiem nieźle. Orzech kokosowy zwiększa wartość, wytrzymałość o 20%. A rybka? O 40%. A, czyli rybka jest lepsza. Ale wiecie co? Skoczymy jednak do magazynu, drodzy państwo, ze względu na fakt, że ja bym może zostawił tutaj... Zostawił ten pakiet remontowy, on dosyć dobry jest. Przenieś do magazynu. O, tu jakąś skrzynię mamy. Nikczemnik, skrzynia. Skrzynia przekazana ci przez nieznanego darczyńcę. A to bardzo ciekawe. Myślę, że będzie można ją otworzyć później, po powrocie, a tymczasem, nie przedłużając, ruszmy na podbój. I spróbujmy... Nie ma gwarancji, że nam się uda, ale spróbujmy, proszę państwa, zaatakować te statki harcownicze i zobaczymy, jak to tam dalej będzie wyglądała sytuacja. Pytanie brzmi... A, załoga, abordaż. Podpływając do statku, który został poważnie uszkodzony, jest podatny na ataki załogi, umożliwiasz sobie przeprowadzenie akcji abordażowej, w wyniku której zgarniesz większe łupy od tych szacowanych. Aha, no przy nie wiadomo czym. No ale dobra, o tutaj jakiś taki chyba... No dawaj. Dobra. Tutaj jakiś taki stateczek gracza jest, dokładnie taki sam jak nasz. No dobrze, czyli my teraz musimy co? A, tam podpłynąć. No to wypłyńmy może z portu. No, ten nasz statek jest nieco uszkodzony. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo dużym problemem. O, to tam ganiają jakiegoś tego gracza. Gracz chyba uciekał do bezpiecznej strefy, coś tak mi się wydaje, ten blazyn Tibon. A my mamy około 2 km. Dobrze, ja bym może zerknął przez lunetę i sprawdził, cóż to za cudo jest. Cel jest za daleko. A to proszę bardzo. A teraz? A to jest chyba statek gracza. Tak, to jest statek gracza. Tam również. No dobra. Prujemy, proszę państwa. Tym naszym cudem. Tam jest jakieś włókno, kapitanie. Aha. No dobrze, dobrze, ale spokojnie, bo jeżeli chodzi o pozyskiwanie różnych tam surowców i tak dalej, to może później. Jak na razie to chciałbym nauczyć się tutaj walczyć, jeżeli chodzi o bitwy morskie. Natomiast żeby to zrealizować, to musimy mieć ku temu okazję i właśnie taką mam. Jak nasza... Jak jesteśmy przepełnieni? Co ty gadasz? Ładunek. No nie możemy nic wyrzucić, no co ty? Dobrze, zerknijmy, słuchajcie. Co tam się dzieje? Cel jest za daleko, a ten? No tam się dużo dzieje, powiem szczerze. Pytanie, które z tych statków są statkami gracza? Wróg zasięgu, gotuj broń. No to właśnie, przydałoby się. Oni się tam
Nie wiem, czy się z graczem leją, czy z czym się, czy z kim się leją. Chyba, to jest chyba statek gracza, ten tam z tymi białymi maszami. Tak, Nivel Origner. No, powiem tak, no chłopak ma problem. O, ma duży problem. Harcownik. No to myślę, że możemy się na niego tu uwziąć nieco. A tutaj mamy takiego, który walczy z innymi. Dobrze, czy marnować już amunicję na ten strzał, czy jeszcze odpuścić? Możemy chyba strzelać. Co to się tu wydarzyło? Zwolnijmy nieco z bocznych działek. Dawaj, ładować, ładować. O, kurczę blade. Nie mam z tyłu dział. Niestety. O. O ty siusiaku, jeden ty. Dobra, zwolnimy nieco. O, teraz to my mamy kłopoty i to dosyć poważne. Dobra, spróbujmy uciec. Coś tu się dzieje. No, nie chcą nas zabić. No, wiem, my ich też. Och, ty panie mój. Ale to no, nie jest to taki hopsiup, jakby się wydawało. Kozaczymy, ale oni też mają bardzo dużą siłę ognia. Wyprawa zakończona. Odrodzimy się na morzu. Może. Jak bardzo jesteśmy uszkodzeni? No, znacznie. Czy to by oznaczało, że oni tam odzyskali już... jakby, czy mamy amunicję? Mamy. Nie mamy nic poza tym, ale amunicję mamy. Gdzie jest ten mój ekwipunek, bo to mnie interesuje. Spróbujmy ich tam dojechać. Skończyły się babci sreny. Dobra. Teraz tego. Czy ja mogę tutaj dokonać tego abordażu, czy też nie za bardzo? Dawaj, abordaż, no. Kurwa, nie trafili. To jeszcze trzeba trafić! Patrz ty. Dobra. Okej. No. Ładnie, ładunek z wraku. Dawaj wszystko. Akceptuj. Pakiety remontowe. Dobrze. Jakąś skrzynię. Wszystko na pcipciocha ładujemy. No elegancko, powiem szczerze. Dobrze, proszę państwa, musimy się nieco stąd ulotnić, ale... Musimy się nieco troszeczkę stąd ulotnić, nieco troszeczkę. No. Ponieważ... Nie trafili, dobrze. Bardzo dobrze. Jak tutaj wygląda sytuacja? Zdobyliśmy koła zębata, ale... Aha, mamy jeszcze tą kolumbrynę zdobyć, ale... Czy ja mogę używać tutaj... Pakiet remontowy 2. Użyj. Dobra. Musimy poczekać minutkę. Oż ty, panie mój. My się pchamy tam prosto w tego. Ale nie za dobrze, że się tam pchamy. Powinniśmy jednak zawrócić. Bo my tak czy inaczej to tam mamy płynąć. Nie wiem, czy tamten nas goni. Sprawdźmy, jak tam jeszcze z czasem. Jeszcze pół minuty i będziemy mogli z powrotem użyć tego pakietu remontowego. Tak. No, powiem tak, płyniemy pod wiatr. Więc ta prędkość znacząco spadła.
Myślę, że można byłoby obrócić się w tamtą stronę, ale to tam jest ich bardzo dużo. Bardzo, bardzo. Tutaj coś pływa. Cóż to tutaj pływa? Oj, z tym skrętem to powiem szczerze, też nie jest tak hop-siup na takim wzburzonym morzu. Spróbujmy tam podpłynąć, bo to jest coś, co chyba można zgarnąć. Albo to jest moje. Ciekawy jestem, czy tak, czy... Oż ty, panie raby. Pakiet remontowy, dobra. Skok olbrzyma, okej. O! Oddaj salwę z muszkietów. O-o! Niefortunnie. Dobrze, teraz postarajmy się dokonać tego abordażu. O, masz ci los. Tamci w nas trują. Dobra, to inaczej. No nic, dobrze. Nie damy rady w ten sposób. Ale możemy uciec. Postarajmy się uciec jednak. Nie dajmy się zabić. Zobaczmy, jak tutaj z tym zestawem naprawczym. Pakiet remontowy. Użyj. Dobra, co tam się... Jakaś lupka mi się wyświetla. Nie do końca wiem, o co tam jeszcze chodzi, ale... Dobrze, tam prowadzą jakieś walki. Tamten nas chyba goni. Natomiast tutaj, co się tam dzieje? Przyjrzyjmy się. Czy to gracz? Dobra, harcownik. On jest ciut uszkodzony. Podejrzewa cię. No nie jest już moja wina. Dobra. Nie dajmy się będą nas strzelać? Tak, strzelają nas. O ty synu, ale mnie ściekli. No proszę państwa, no musimy teraz dosyć mocno się sprężać. Ach ty panie. Było blisko. Będziemy musieli jakoś odzyskać ten ładunek. Dobra, dawaj szybciej. Odradzanie na morzu. Ojejku, z tymi animacjami to szlak by trafił. No dobra, ale czy nam teraz to pozabierali, czy jak to wygląda? Kuźwa, pozabierali to pewnie to. Ci kuźwa, da. My nie jesteśmy zbyt mocni w tym momencie. Ojoj, on się ustawia do oddania salwy w naszą stronę. A nie, a jednak nie. Tchórze zamierzają wezwać pomoc. Czekajcie, no my żeśmy tutaj odzyskali te koła zębaty. No. No dobrze, tamten zniszczył statek. No to my sobie wróćmy tutaj do Saint Anne, do portu. No, zdecydowanie potrzebujemy lepszego statku. Ale fajne to jest. Podoba mi się. I powiem szczerze nawet, że bardzo. Szkoda, że nie zdobyliśmy tej kolubryny. Co się dzieje? Zerknijmy, co tam się dzieje? No tamten gracz to walczy tak konkretnie. Ale tym razem to zdecydowanie potrzebujemy dokonać napraw. Okej, ktoś tutaj wykazuje wrogość.
Ja mogłem zebrać orzeszka kokosowego, ale zgapiłem się. Dobra, jutę udało się zgarnąć. No i widzicie, przy okazji rozwiązał się problem z przeładowanym statkiem, nie? Co prawda oczywiście to jest taki nerwowy żarcik, ale... Czyli tutaj nie możemy strzelać. No. Za chwilę będziemy mogli zejść na ląd. No myślę, że tutaj ta kooperacja z innymi graczami będzie miała olbrzymie znaczenie. No dobra. My mamy dostarczyć, proszę państwa, te koła zębate. Zdobyliśmy 6, mamy dostarczyć 3. Natomiast, no tak jak mówię, szkoda, że nie udało się tej kolubryny ogarnąć. Dzień dobry. No dobra, otrzymaliśmy... O, pół kolubryna, jeden, okej. Okay. Zlecenie ukończone, fajnie. I co teraz, synu? W zabójczym stroju. Od wzbudzania szacunku dla dowódcy, aż po wzbudzanie lęku w sercach wrogów, odzienie pirata stanowi wyraźne odzwierciedlenie jego reputacji. Odziej się w nowe szaty i podkreśl swoją rosnącą pozycję wśród pirackiej braci Saint Anne. No dobrze. Skoro trzeba. But you look like shite, mate. Seek out Florentine at the Italian and she'll gorb you up good. Dobrze, dobrze, tak też zrobimy. Ale my potrzebujemy jednakowoż naprawić nasz zacny statek, ponieważ no, jest jednak zmasakrowany trochę. No i takim statkiem ciężko walczyć, bo to za chwilę nas rozwalą. Więc myślę, że warto zajrzeć tutaj. Naprawa. Okej. Okay. Statek ma pełną wytrzymałość, więc bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ładunek, no trochę tutaj tego mamy. Mamy pół kolubrynę, okej. Okay. Więc możemy dla przykładu ją zainstalować. Zarządzaj statkiem, tak? I wystrój okrętowy może później. Natomiast uzbrojenie mamy 3x3, czyli tak de facto, to ja nie jestem w stanie w tym momencie już nic ładować, prawda? No tak, na tył nie. Z tyłu nie da się zamontować działu. Zobaczmy, pół kolubryna. Czyli generalnie zasięg ma mniejszy niż kolubryna. Przeładowywanie wygląda na szybsze i uszkodzenia ciut większe, tak? Czy... No nie, uszkodzenia te same. To nie wiem, dlaczego ta strzałka zielona się tutaj podnosi. No teraz pytanie brzmi, bo no właśnie, czy nam zależy na przeładowywaniu? A ja bym zrobił tak. Spróbujmy naprzód dać te pół kolubryny. Co prawda zasięg jest znacznie, jak widzimy, mniejszy, więc trzeba będzie bliżej podpłynąć. Ale może przez to, że szybsze przeładowywanie, to może nam troszeczkę to ułatwi sprawę. Ja bym to przetestował. Wystrój okrętowy. Zobaczmy. Mamy zestawy. O! To jest fajne. Odblokowano jako nagrody od magnatów. Okej. Okay. Zestaw Kalibana. No mnie się bardzo to podoba, słuchajcie. Bardzo. O, to w takich, można powiedzieć, ciut barwach kanałowych, taki czarno-czerwony, nie? O, ten też ładny, tylko ten maszt jakby był czarny, to byłoby fajnie. O, tutaj coś takiego. Dobra, tutaj.
Też bardzo ładnie się prezentuje. O, ten taki zasny. O, to na bogato, słuchajcie. Tutaj taki i taki. Aha, to jest element jakby tutaj tego statku. No, fajnie brzmi. To, zobaczcie, to ze względu tutaj na te, nie wiem, syrenę? Coś takiego. Ale coś by trzeba było wybrać, słuchajcie. I teraz pytanie. No to tak na bogato, to robi wrażenie. Ale... Myślę, że... Pójdziemy w coś innego. Myślę, że to. Mogę to wybrać? No i poszło, słuchajcie. I wydaje się, że mamy to. Elegancko. Tak? Czy nie? No bo teraz już nie wiem. Wybrałem? A, wymagany magnat 1, słuchajcie. Nie, to nie mogę tego wybrać. No dobrze, słuchajcie, to na razie nie będziemy się tutaj tym zajmować tak naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestię nazwy, to na razie sobie odpuszczę. Tak czy inaczej, do magazynu musimy przejść. Ponieważ trzeba tam zostawić tę kolubrynę, którą żeśmy zdemontowali. Pakiet odnawiający, pakiet remontowy. Uwalnia statek od wszystkich efektów statusu. Dobrze, tu mamy nieoszlifowany granat. Ja bym to przeniósł do magazynu jednak. Tutaj mamy... Aha, to kolubryna jest w magazynie, okej. Te koła zębate. Proste koło obrotowe, które można montować w drewnianych konstrukcjach. Ja bym to też przeniósł. Cała trójeczka. Dobrze, to mamy porządna juta. No też mogę zostawić, nie potrzebuję tego wozić ze sobą. Sztabka żeliwa. To też. I... To również ogarniemy. No tutaj mamy pakiet remontowy, tak? No to pakiet odnawiający. Ja bym może... Dwa przeniósł, jeden zostawił i z tego przeniósł do magazynu, powiedzmy, 7. O, 6 bym zostawił. No, potrzebujemy amunicji, niewątpliwie. Natomiast myślę, że my sobie jeszcze tutaj troszeczkę pochodzimy, popatrzymy, natomiast w kolejnym odcinku, no, będziemy starali się zakupić strój. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.